Bóg nie kocha wszystkich. Bóg kocha każdego. Dzisiaj mówi Pan, Ojcze, chcę mocą władzy udzielonej mi nad każdym człowiekiem dać każdemu życie wieczne. My nie jesteśmy masą przed Bogiem. My jesteśmy odrębnymi istotami i każdej z tych istot, każdej w inny sposób, bardzo osobisty, On pragnie z mocą udzielić nowego życia, życia niekończącego się, życia nieustannie odradzającego się w tym, który nam je daje.